Siemano, witajcie! Z tej strony Kapisaj i dzisiaj kolejny odcinek z Kapisajowa! Jej! To już drugi odcinek z tej serii! Juhu! O nie, tam mamy złego gościa. Nie zdążył. Haha, Lamus. Lamus z tego krypcia zniknął. Nie wybuchł. I to najważniejsze. Kapisaj ma kreatywa! Nie ma żartu. Ale XD by było, jakby Kapisaj miał kreatywa. Na pewno czasem będą odcinki z Kapisajowa. Na przykład jakieś trolle, na przykład Hero, Brian, Hacker. Wtedy będę musiał włączyć kreatywa. Ale bez powodu kreatywa nie będzie. Jeśli nie zapomnę wyłączyć, to sobie gram na kreatywie. Okej, widzicie, to ja zmieniam perspektywę i coś tam sobie porobimy na Kapisajowie. Pokażę wam na przykład nową część Kapisajowa. Okej, już sobie jesteśmy. Pierwsza zmiana. Nie ma tu drzew. Wyciąłem. Powstał sklep. Szpital. Bobodziarka. Drugi szpital. Kliniczny. Nawet jest wejście, jeśli dobrze pamiętam. A, bo ta bobodziarka była trochę zniszczona potem. O, golem. Nie będziemy go zabijać. I tak mi nie jest potrzebne do niczego żelazo. Przecież mam żelazny set. Pierwsze to jest kościół. Tak, a tak sobie zbudowałem. Strzałem szkieleta. A to pewnie w jaskini. Że nikogo nie ma na serwerze. A jeszcze się upewnię. Tak! W jaskini gdzieś jest szkielet. Bo jakby ktoś był na serwerze, a nie dość, żeby pisało, jakbym dołączył, że jest jakiś typo na serwerze, a nic takiego nie pisało. Jak idziemy w tą stronę, to jest komisariat policji, taki pusty, tu mam więźniów villagerów. Jest ich tam masa, nawet ich słyszycie. Niestety nie wziąłem elytry, ale elytrę mam w swoim nowym domu. Tak, na Kapisajowie jest na razie ten Fold Image wyłączony. No to nie jest taki zwykły survival. Okej. Skrótami do mojego domku. Widzieliście pewnie ten domek na pierwszym odcinku? O, ten domek na tym wzgórzu. To jest mój. Do niego się przeprowadziłem. Wiem, że to jest domek Nubka z Wojanowic. 1:1. Ale Kapisajowo to też czasem polega na budowlach z Wojanowic. Bo ja lubię Wojanowice.
i podobają mi się ich budowle. Ale w środku nie jest jak. Nubek miał psy? Nie. Nubek miał coś takiego? Nie. Nubek miał królika? Króliki? Nie. Miał kota? Nie. Miał tu skrzynki? No miał! Miał, ale nie tyle. Miał dwie, a ja mam trzy, bo to jest o jedno wyżej. Akurat deszcz zaczął padać. A moby! No gdzie wy jesteście? Zastrzelę was z mojego łuku! O nie! Fantom! Ojejuś! Dobra, nie ma krypcia. Nie ma szkieleta. I jeszcze fantom. Kurde, nie walłem. Jeśli będzie chciał, jeszcze sprawdzę, czy... Kurde, fantomie głupi. Dobra, rezygnuję, wracam do chałupy. Zaraz mnie zabije. A chyba respa mam w innym miejscu. Kurde, lagi! No zawsze na odcinku mam lagi. A poza odcinkiem... Nope. Okej, mogę i spać nareszcie. No i co? Palcie się, głupie fantomy! Haha, fantomek! Wszystkie fantomki. Przeprowadziłem się, widzowie. Jedynie wszystkie rzeczy zostawiłem w tamtym domku. Tylko on już został pokryty pajęczyną. A was, widzowie, za te lagi przepraszam, ale naprawdę dziwię się. Nigdy na Kapisajowie takich lagów nie miałem. No kurde, grać nie mogę nawet. Widzicie, o której godzinie to nagrywam? Poświęcenie dla widzów. Bo to dla widza. Odcinki są dla widzów. Takiej fajnej na przykład miasta jak Kapisajowo. A tak, widzowie, pomyślałem, a czemu nie zjechać sobie z tej zjeżdżalni wodnej? Na czemu nie? Tak, tu jeszcze jest lód. Ten lód to pewnie tu na zawsze zostanie. O nie, tu nie działa serce oceanu. Mamy nawet basen na Kapisajowie. O, tu są ruiny starego wieżowca. Tutaj był kiedyś wieżowiec, ale niestety nie spełniały... Miejsce warunków nie spełniało. I na pamiątkę coś takiego zostawiliśmy. O, a wiedzieliście, widzowie, że Kapisajowo miało kiedyś inną ścieżkę?
to jak nie? To proszę. Odsłaniam dla widzów starą ścieżkę kapisajową. O! I tak prowadziła. Tak, bo ten domek kiedyś był ceglany, dlatego tu jest ceglana. Bo kiedyś na Kapisajowie było coś takiego, że po prostu każdy jakby domek jest po prostu ma inną do siebie ścieżkę. Ta ceglana jest najdłuższa, ponieważ to był dom prezydenta, czyli mój. Ten domek był kiedyś netherytowy, ale bo ktoś mi zrobił pranka, nie mogłem wejść przez chwilę na serwer, to ktoś się pode mnie podszył i mi napisał wiadomość, że dostałem bana i nie mogę i nie wejdę już na Kapisajowo. No i ta osoba chciała, żeby ten domek został zburzony i żeby tu wieżowiec powstał. A jak ja to przeczytałem sobie, bo ten domek mi zamknęli, jak ja teraz, bo tu nikt nie mieszka, a żeby nie było włamów, to po prostu zburzyłem ten domek i zrobiłem go z drewna. A ten domek został zniszczony podczas hakera. Bo tu kiedyś był domek z diamentów. Jak sama ścieżka wskazuje. Fakty o Kapisajowie. Ciekawe. Kiedyś takie rzeczy były, a teraz zostało zamienione na klasyczną drogę, czyli no z czego? No z piaskowca! A czemu by nie? Przecież piaskowiec najlepiej tu pasuje. Do tych dróg. Było go na styk. O! I ścieżka została w 100% naprawiona. Tutaj jest zagrodzone, ponieważ tam jest zjeżdżalnia jedna. W ramach, że jestem prezydentem tego miasta, to wejdę. A jeszcze jedno, ponieważ tu jest double jump. O! I tu jest zjeżdżalnia, która będzie modernizowana. Tak, drogi były modernizowane i jak jest tu zamknięte, to ta ścieżka została też tak zrobiona, że ta część po prostu nie została przemodernizowana. O. I to jest widzowie z każdej strony. Jak tu mój kolega zbuduje tą stajnię swoją, o, wtedy te murki z tej stajni zostaną usunięte, ponieważ jest double jump i skaczemy na dwa bloki. O nie, tam jest utopiec. O. A tu mam serce oceanu, więc nie zginę. Jeśli nie mogę, to nie zabiję. Mieczykiem. Co się stało? Odpuścił? Debilek? Ej, ty, utopcu! Laura, nie ma cię. O, pokażę wam, gdzie jest serce oceanu. O, tu jest.
czy to na polskie przetłumaczenie to jest moc przekaźnika. A co by się stało, jakbym zniszczył? Dostałem. Dostałem przekaźnik. Gdzie on wypłynął? A tam. Mam jakiś blok? Nie, jak zwykle nie mam bloku. Zobaczyłem, zapomniałem, że nie mam tego serca oceanu. Kurde, biorę wełnę. Powinienem wziąć ze sobą miksturę oddychania pod wodą, ale nie posiadam takiego na moim składzie. Nie posiadam. Powinienem zrobić sklep z alchemią. Tam by były poczki na niewidzialność, oddychanie pod wodą, a na kapisajowie płacimy diamentami. Więc tam, w tym sklepie, wszystko jest za diamenty. A żelaza to jest jak polskie grosze. Ważne, że nie miałem dużo tych itemów. Jak ja to powiedziałem, itemów. Dobra. Okej, tu są te zgniłe minsa. Zgniłe minso mi nie jest potrzebne. Dobra. Jest to moje itemy. Na styk wyszedłem. Najważniejszy to jest ten przekaźnik. Przekaźnik jest. Wszystko mam. Szybko. Nie! Utopcy! Dobra, prześpię się. Znikną te dziady. To jest oczywiście widzowie filmik na jutro. Czyli jak wy to oglądacie, czy na dzisiaj. Okej. Napiszcie widzowie, czy lubicie Minecrafta w moim wykonaniu. Później jeszcze będzie kapisajowo, sezon drugi. To już planuję wtedy na kompie. Okej. Fuj, zgniłe mięso. Niepotrzebne. Nie potrzebujemy zgniłego mięsa w naszym składzie. Nie wszystko. No, siekierkę bym zgubił.
Dobra, potem poukładam. Teraz muszę to serce. Aha! Widzowie! Z tego wszystkiego dostałem takiego laga, że aż mnie wywaliło z serwera. Mogę spróbować jeszcze raz wejść.